Czas zacząć, po raz szósty w historii impreza gości w Lesznie. Siedem zespołów powalczy o prymat w kraju. Filip Czyszanowski, witam serdecznie ze stadionu imienia Alfreda Smoczyka. Z numerem pierwszym wystartuje dzisiaj Unia Leszno w składzie. Jarosław Kampel, Sławek Musielak w miejsce kontuzjowanego Przemysława Pawlickiego i na rezerwie Tobiasz Musielak. Numer dwa to Unibax Toruń, aktualni mistrzowie Polski, jeśli idzie o pary, no ale w składzie diametralnie różnym od tego, w którym zdobywali złote medale w zeszłym roku. Damian Celmer, Kamil Pulczyński w miejsce Adriana Miedzińskiego i Emil Pulczyński. Z numerem trzecim Marma Hadykówka Rzeszów, Dawid Stachyra i Maciej Kuciapa. Ten duet powalczy dla Marmy o medale. Numer 4 Falubas Zielona Góra, bardzo silna para. Rafał Dobrucki, Grzegorz Walasek, dwójka solidnych seniorów. No i na rezerwie Grzegorz Zęgota z numerem piątym Unia Tarnów, pierwszoligowy zespół, ale również bardzo poważnie potraktował te zawody. Sebastian Łamek, Piotr Świderski, a w obwodzie jest jeszcze Janusz Kołodziej. Dalej Polonia Bydgoszcz, tutaj krajowe zestawienie, też zasadniczo solidne. Krzysztof Buczkowski, Marcin Jędrzejewski i Tomasz Chrzanowski. No i ostatni zespół, numer 7, KM Ostrów, Robert Miśkowiak. Nie ma Mariusza Staszewskiego, jest młodziutki Patryk Kocięba. Tak więc mamy obraz, pełny obraz zawodników, którzy będą dzisiaj walczyć o medale Mistrzostw Polski par klubowych. Pierwszy wyścig finału. Przed tymi zawodami wydawało się, że to będzie pojedynek gigantów. Unia Leszno kontra Unibax Toruń, ale w związku z tym, że torunianie przysłali do Leszna skład młodzieżowy, no to temperatura tej gonitwy wyraźnie spadła. W kasku czerwonym Jarosław Hampel, pole najbliżej krawężnika, w kasku niebieskim Sławomir Musielak, pole numer 3, to para leszczyńska. W kasku białym Damian Celmer Unibax i w kasku żółtym Kamil Pulczyński. Tak wygląda zestaw tego biegu. No, jeżeli leszczynianie tutaj nie wygrają 5-1, to naprawdę będziemy mogli mówić o dużej niespodziance. Ktoś może się zapytać, dlaczego w składzie leszczyńskich byków nie ma Krzysztofa Kasprzaka czy Damiana Balińskiego. Kasprzak dzisiaj jeździ w lidze angielskiej w Bellevue Aces. To jest oficjalny powód, ale nieoficjalny też jest taki, że nie do końca mimo wszystko jest mu po drodze z trenerem Czesławem Czernickim. Ale zostawmy te wszystkie sprawy na boku. Finał, 36. finał Mistrzostw Polski par klubowych. Czas zacząć. Jarosław Hampel, Damian Celmer, Sławomir Musielak i Kamil Pulczyński. Taśma w górze, idealny start Jarosława Hampela i Sławomira Musielaka. Tam jeszcze pod łokieć Hampelowi próbował wejść Damian Celmer, ale nic z tego. Hampel na prowadzeniu. Na drugim miejscu Sławomir Musielak. Zdecydowanie para leszczyńska prowadzi, a na szarym końcu w żółtym kasku Kamil Pulczyński. Ta przewaga Hampela nad Sławomirem Musielakiem zdecydowanie się zwiększa, nie mówiąc już o dystansie nad duetem Unibaxu Toruń. 5-1 dla leszczyńskich byków. No i cóż, można powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Ten tor dzisiaj jest lekko przyczepny, jest lekko pod koło, chociaż przed zawodami rozmawiałem z trenerem KM-u Ostrów Januszem Stachyrą i on zasugerował, że można było ten obiekt, ten tor przygotować jeszcze przyczepniej. Na pewno te zawody byłyby lepsze. 5-1 dla Unii Leszno. Pierwszy Jarosław Hampel, drugi Musielak, trzeci Damian Celmer i czwarty Kamil Pulczyński. Tak więc 5 punktów dla Unii Leszno, 1 dla Unibaxu Toruń. Drugi bieg przed nami. No i tutaj wygląda wszystko na to, że powinniśmy mieć dużo
więcej emocji. A to za sprawą duetów Marmy, Hadykówki Rzeszów i Falubazu Zielona Góra. Po stronie Marmy w kasku czerwonym Dawid Stachyra, w kasku niebieskim Maciej Kuciapa. Falubaz to Rafał Dobrucki i Grzegorz Walasek. Trener Piotr Żyto, trener Falubazu Zielona Góra, przed tymi zawodami powiedział, że absolutnie nie myśli o lekceważeniu tego finału. To jest poważna, prestiżowa impreza. Zielonogórzanie chcą pojechać na 100%, na maksa. Nie ma absolutnie odpuszczania, mimo że przed Falubazem mecz sezonu w niedzielę w Centernet Mobile Speedway Ekstralidze. No i ktoś może powiedzieć, że przecież w takiej imprezie łatwo o kontuzję, ale Piotr Żyto tym się zupełnie nie przejmuje. Dawid Stachyra i Maciej Kuciapa to z kolei para Marmy Hadykówki Rzeszów. Rzeszowianie w finale są po 4 latach. W 2005 roku we Wrocławiu wywalczyli złoto. Tak, 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 więc po 4 latach przerwy wracają. No gdyby tutaj zdobyli medal, to już byłby to duży sukces. Złoto, no wydaje się poza zasięgiem, ale nie przesądzajmy. Czas 2 minut płynie. Zawodnicy powoli ustawiają się pod taśmą startową. Drugi wyścig. Zawodnicy już gotowi do startu. Za moment zielone światło. Kto najlepiej spod taśmy? Para Falubazu Zielona Góra, czy jednak Marmy Hadykówki Rzeszów? Ależ ostro pojechał w kasku czerwonym Dawid Stachyra. Tam się odbił od jednego z zawodników. Upadł na pierwszym łuku. Dosłownie wpadł pod bandę. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało. Już teraz wiemy, że w kasku czerwonym właśnie Dawid Stachyra został wykluczony z tej powtórki. Dawidowi Stachyrze nic poważnego się nie stało. W własnych siłach opuścił ten tor, ale sędzia Ryszard Bryła podjął decyzję o jego wykluczeniu. Tak więc powtórka gonitwy numer 2 w 3-osobowym składzie. Osamotniony Maciej Kuciapa z Marmy w niebieskim kasku, w białym Rafał Dobrucki, w żółtym Grzegorz Walasek, czyli pole manewru dla zielonogórzan w tym wyścigu jest olbrzymie. Kluczem oczywiście jest odpowiednio dobre wyjście spod taśmy. Za moment ten wyścig, kierownik startu jeszcze ustawia Grzegorza Walaska. Za moment wszystko będzie gotowe, taśma w górę i zielonogórzanie Maciej Kuciapa trzeci. Wydawało się, że może powalczyć z Grzegorzem Walaskiem, ale nic z tego. Grzegorz Walasek na zewnętrznej w kasku żółtym, Rafał Dobrucki przy krawężniku i 5-1 dla pary zielonogórskiej. Zerknął na Grzegorza Walaska Rafał Dobrucki, zobaczył, jakim torem jedzie jego kolega z Falubazu. No i ewidentnie zielonogórzanie jadą teraz parą. Maciej Kuciapa będzie miał sporo problemów, żeby wyprzedzić dwójkę zielonogórzan. Tym bardziej, że ten dystans między duetem Falubazu a zawodnikiem Marmy zwiększa się. Zielonogórzanie mają tutaj olbrzymie apetyty na złoto. Rok temu w Toruniu wywalczyli brązowy medal. Tam konstrukcja składu była troszeczkę inna. Jechał wtedy Piotr Protasiewicz. Teraz w związku z kontuzją Protasiewicza nie ma. Jest inne zestawienie, ale w pierwszym wyścigu bardzo skuteczne. 5-1 dla Falubazu. Zwycięzcą Rafał Dobrucki. A jednak w biegu drugim wygrał nie Rafał Dobrucki, a Grzegorz Walasek. Przepraszam za pomyłkę. Teraz gonitwa numer 3 i walka pomiędzy parą Unitarnów a Polonii Bydgoszcz. Polonia Bydgoszcz to ciekawa historia. Najbardziej utytułowany zespół, jeśli idzie o walkę w mistrzostwach Polski par klubowych. Do tej pory aż 17 medali, 11 złotych, 6 srebrnych, ani jednego brązowego krążka. W latach 90. prawdziwy złoty plon, lata 93-97. To mistrzowski duet Tomasz Golob, Jacek Golob. Pięciokrotnie z rzędu bydgoszczanie zdobywali wtedy mistrzowskie tytuły. Jak będzie teraz? No myślę, że ten pierwszy start bydgoskiej pary wyjaśni wiele, chociaż trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że Polonia teraz nie jest tak mocna jak w latach poprzednich. Skład tego wyścigu: Sebastian Łamek w kasku czerwonym, w kasku
białym Krzysztof Buczkowski, w kasku niebieskim Piotr Świderski i w kasku żółtym Marcin Jędrzejewski. Marcin Jędrzejewski jeszcze nie jest gotowy do startu. Za moment będzie wszystko w porządku. Jeszcze startowy ustawia, poprawia Jędrzejewskiego. Ułamek Buczkowski, Świderski i Jędrzejewski. To najlepiej ze startu para unitarnów, ale tam po szerokiej napędza się Marcin Jędrzejewski. Jędrzejewski mija Piotra Świderskiego. Również fantastyczna akcja Krzysztofa Buczkowskiego. W przodzie Sebastian Ułamek. Tak więc zaczęły nam się tutaj mianki. To tylko bardzo dobrze dla widowiska. Piotr Świderski teraz atakuje Marcina Jędrzejewskiego. Piotr Świderski na trzecim miejscu. 4 do 2 dla Unii Tarnów. Na miejscu pierwszym Sebastian Ułamek, na miejscu drugim Piotr Świderski, trzeci jest Krzysztof Buczkowski, a jednak nie, Piotr Świderski jest trzeci, Krzysztof Buczkowski jest drugi, przepraszam za pomyłkę, cały czas 4 do 2 dla Unii Tarnów. Ostatnie okrążenie i nic się w tej materii nie zmieniło. Zwycięzcą biegu trzeciego Sebastian Ułamek, drugi Krzysztof Buczkowski, trzeci Piotr Świderski i czwarty Marcin Jędrzejewski. 4 do 2 dla unitarnów. 3 punkty Sebastian Ułamek, 2 punkty Krzysztof Buczkowski. Gonitwa numer 4, no i walka duetu KM-u Ostrów, Roberta Miśkowiaka i młodziutkiego Patryka Kociemby. Miśkowiak w kasku czerwonym, Kociemba w kasku niebieskim, z duetem leszczyńskim, który wygrał już swój pierwszy wyścig. Najbliżej krawężnika Robert Miśkowiak, obok niego Jarosław Hampel, dalej Patryk Kociemba i Sławomir Musielak. Robert Miśkowiak swego czasu startował w Unii Leszno, tak więc z rozszyfrowaniem tego toru w Lesznie nie powinien mieć kłopotów. Zresztą nie czarujmy się, tor w Lesznie wielkich zagadek nie posiada, tak więc tutaj nie trzeba się mocno napracować i napocić, żeby jechać właściwą ścieżką. Ale na pewno odkurzenie sobie tej wiedzy sprzed kilku lat, no to już jednak mimo wszystko wymaga trochę wysiłku. Robert Miśkowiak, Jarosław Hampel, Patryk Kociemba i Sławomir Musielak. Czwarty wyścig KM Ostrów i Unia Leszno. I ze startu atomowy start Jarosława Hampela, ale również fantastycznie Robert Miśkowiak, a pod łokciem Miśkowiaka wszedł Musielak. Riposta teraz raz jeszcze Miśkowiaka i 4 do 2 dla Unii Leszno. Na pewno Sławomir Musielak nie odpuści Robertowi Miśkowiakowi. Na czele niezagrożony Jarosław Hampel. Miejsce czwarte dla Patryka Kociemby. Próbuje napędzać się Sławomir Musielak, ale Robert Miśkowiak widać wybrał optymalny tor jazdy. No, rozciągnęła nam się ewidentnie ta stawka. Ale fantastyczna walka na pierwszym łuku. Tutaj tasowania było sporo. No i radość leszczyńskich kibiców, bo Unia wygrywa 4 do 2. Zwycięzcą tego biegu Jarosław Hampel, drugi Robert Miśkowiak, trzeci Sławomir Musielak i czwarty Patryk Kociemba. W wyścigu piątym, który za nami, zdecydowane zwycięstwo pary Marny Hadykówki i Rzeszów Macieja Kuciapy i Dawida Stachery. Zupełnym tłem dla tej dwójki był Damian Celmer i Emil Pulczyński z Unibaksu Toruń. Przed nami elektryzująco zapowiadający się wyścig numer 6. No i starcie, pierwsze starcie, nie ma co się czarować faworytów. Falubas Zielona Góra kontra bardzo silna para unitarnów. Rafał Dobrucki w kasku czerwonym, w kasku białym Sebastian Ułamek, w kasku niebieskim Grzegorz Walasek i w kasku żółtym Piotr Świderski. W pierwszych gonitwach obydwa zespoły i Falubazu i Unitarnów wygrały swoje biegi, o ile Falubas triumfował 5 do 1.
o tyle Unia Tarnów 4-2. Ale już na pewno Piotr Świderski, który w pierwszym swoim wyścigu przewiózł jeden punkt, odpowiednio się przełożył, dokonał odpowiednich korekt i należy się spodziewać, że no, będzie tutaj startował dużo lepiej. Świder startuje spod bandy, a po tych kilku wyścigach już na pewno jest troszeczkę więcej luźnej nawierzchni, tak więc bardziej będzie można się napędzać właśnie po zewnętrznej części toru. Rafał Dobrucki, Sebastian Łamek, Grzegorz Walasek i Piotr Świderski. Jeszcze jakieś problemy z Piotrem Świderskim, ale już wszystko jest w porządku. Taśma w górę i Sebastian Łamek fantastycznie, ale szeroko. Grzegorz Walasek, czy się napędzi Grzegorz Walasek? Ale szybkie motocykle ma Sebastian Łamek, trzeci jest Rafał Dobrucki i Walasek pod łokieć Sebastiana Łamka. Także walka o trzecią pozycję. Rafał Dobrucki wyprzedza Piotra Świderskiego. No i mamy 4-2 dla Faluba. To teraz Dobrucki zabiera się za Sebastiana Łamka, ale fantastyczna kontra zawodnika Unii Tarnów i nic się nie zmienia. Coraz szerzej Grzegorz Walasek, blisko Sebastiana Łamka, Rafał Dobrucki. Rafał Dobrucki jak cień, tam jest troszeczkę luźnej nawierzchni. Dobrucki teraz próbuje przy kredzie, ale znowu odjeżdża na szeroką. Nie liczy się w tej walce Piotr Świderski. Dobrucki czy Sebastian Łamek, cały czas walka na styk, ale wydaje się, że tutaj może Dobruckiemu zabraknąć. Teraz do Dobruckiego zbliżył się Piotr Świderski. Dostał potężną szprycę od Sebastiana Łamka. To go spowolniło. Nic w tym biegu się nie zmieniło. Na pierwszym miejscu Grzegorz Walasek, drugi Sebastian Łamek, trzeci Rafał Dobrucki, czwarty Piotr Świderski. 4-2 dla Falubazu Zielona Góra. 4 punkty Falubaz, 2 Unia Tarnów. Teraz bieg ósmy i starcie Unii Leszno z Marmą Hadykówką Rzeszów. Jarosław Hampel w kasku czerwonym, w kasku białym. Dawid Stachera w kasku niebieskim, Sławomir Musielak i w kasku żółtym Maciej Kuciapa. Moment start. Jarosław Hampel czy Dawid Stachera? Hampel bardzo dobrze, ale tam jest Dawid Stachera przy kredzie. Czy Jarosław Hampel będzie na drugim miejscu? Tak jest, Hampel szeroko zabierze się za Stachera, próbuje się napędzać w porównaniu toru. Czy wyjdzie na prowadzenie Jarosław Hampel? Na razie idą łeb w łeb. Tak, na czele Jarosław Hampel, jednak znajomość własnego toru tutaj zaprocentowała, co dzieje się na dwóch kolejnych pozycjach. Nieoczekiwanie na ostatnim miejscu Sławomir Musielak i 3-3. Sławek Musielak walczył w tym biegu z Maciejem Kuciapą. Kuciapa oglądał się, gdzie jest Musielak, ogląda się cały czas, ale ten dystans jest bezpieczny. Na prowadzeniu nie zagrożenie Jarosław Hampel. Wszystko wygląda na to, że wygra swój trzeci bieg w tych zawodach. Chociaż Dawid Stachera, no tutaj go troszeczkę postraszył, ale można tutaj się napędzać. Można na leszczyńskim smoku jechać szeroko i mijać rywali. Tak też zrobił Jarosław Hampel. 3 punkty dla niego na drugim miejscu. Dawid Stachera, dalej Maciej Kuciapa i ostatni Sławomir Musielak. Bieg 10, no to na pewno super walka między Sebastianem Łamkiem z Unii Tarnów w kasku czerwonym i Robertem Miśkowiakiem z KMU Ostrów. Obydwaj zawodnicy po swoich dwóch biegach mają 5 punktów. Jedna zmiana w tej gonitwie: Piotra Świderskiego z Unii Tarnów w kasku niebieskim zastąpił Janusz Kołodzi, dla którego to pierwszy start w tym finale. No i w kasku żółtym Patryk Kocięba. Zobaczymy, jak Janusz Kołodziej poradzi sobie w tym wyścigu. Ale tutaj mała zamiana. Mistrzostwa Polski parę klubowych cechują się tym, że tutaj zawodnicy mogą zamieniać się miejscami startowymi. Tak więc Janusz Kołodziej z pola pierwszego, a Sebastian Łamek z pola trzeciego. Robert Miśkowiak na polu drugim i
Patryk Kocięba w kasku żółtym. Janusz Kołodziej, Robert Miśkowiak, Sebastian Ułamek, Patryk Kocięba. Ułamek czy Miśkowiak, jest również Kołodziej, Miśkowiak szeroko. Czy będzie miał siłę, żeby przebić się na pierwszą pozycję? Tak jest, na drugim miejscu Janusz Kołodziej, ależ dzisiaj z przyjemnością ogląda się jazdę Roberta Miśkowiaka. Na pewno Janusz Kołodziej uda się w pogoń za zawodnikiem KM-u Ostrów na miejscu trzecim. Sebastian Ułamek, a w walce nie liczy się Patryk Kocięba. 3-3. Robert Miśkowiak na tyle pewnie, że Janusz Kołodziej ma problemy, żeby zbliżyć się do Ostrowianina. Na trzecim miejscu Sebastian Ułamek. No i znów wydaje się bieg historii, teraz inaczej pierwszy łuk próbował pokonać Janusz Kołodziej, bliżej kredy, no ale efektu to żadnego nie przyniosło. Podobny manewr na ostatnim łuku czwartego okrążenia i również bez zmian. Robert Miśkowiak, 3 punkty, 2 punkty dla Janusza Kołodzieja, 1 punkt dla Sebastiana Ułamka i 0 dla Patryka Kocięby. Wyścig 11, Unia Leszno i Polonia Bydgoszcz. Byki, jeżeli chcą nadganiać dystans do falobazu Zielona Góra, no to muszą wygrać ten bieg. Jedna zmiana w tej gonitwie. Krzysztofa Buczkowskiego z Polonii zastąpił Tomasz Chrzanowski. Tomasz Chrzanowski w kasku czerwonym, Jarosław Kampel w kasku białym, Marcin Jędrzejewski kask niebieski, Sławomir Musielak kask żółty. Ciekawa sprawa z Jarosławem Hampelem. Proszę sobie wyobrazić, Jarosław Hampel, tak doświadczony, tak błyskotliwy zawodnik, jeździł w kilku klubach w swojej karierze i jeszcze ani razu nie udało mu się wywalczyć jakiegokolwiek medalu Mistrzostw Polski par klubowych. Czy dzisiaj będzie pierwszy raz? Ma na to naprawdę spore szanse. Tomasz Chrzanowski, Hampel, Marcin Jędrzejewski i Sławomir Musielak. Leszno kontra Bydgoszcz. Chrzanowski, Hampel, Tomasz Chrzanowski wypchnął troszeczkę Jarosława Hampela szeroko, Jarosław Hampel szeroko, także Sławek Musielak. Musielak na trzecim miejscu. Nie wystarczyło mocy, żeby wyprzedzić Tomasza Chrzanowskiego, ale teraz pod Musielaka stara się wejść Marcin Jędrzejewski i wyprzedza Musielaka, ale tylko na moment. Ależ nam się tu zrobiła walka. Wszystko na kontakt. Musielak wychodzi na trzecią pozycję, a na czele to nie jest niespodzianka Jarosław Kampel. Musielak zakopał tam się troszeczkę pod bandą. Nadgonił Marcin Jędrzejewski, ale nic z tego. 4-2 dla Unii Leszno. Na miejscu drugim Tomasz Chrzanowski. Teraz próbował zabrać się za Chrzanowskiego Musielak, ale nic z tego. Proszę zobaczyć, z jaką olbrzymią przewagą jedzie Jarosław Kampel. To jest 20-30 metrów, prawdziwy knockout. Na kolejnych trzech pozycjach dużo ciekawiej, chociaż tutaj też się wydaje, że wszystko jest załatwione, ale nie. Raz jeszcze atak Musielaka, fantastyczny atak Musielaka, czy Chrzanowski odeprze. Udało się, ale duże brawa dla tego młodziana z Unii Leszno. Ambitny chłopak, naprawdę postraszył Tomasza Chrzanowskiego. To jest naprawdę piękny speedway. 4-2 dla Unii Leszno, Jarosław Hampel. Pierwszy, drugi Tomasz Chrzanowski, trzeci Sławomir Musielak i czwarty Marcin Jędrzejewski. Wyścig 13. Dawid Stachyra w kasku czerwonym, Marma Rzeszów. Krzysztof Buczkowski, Polonia Bydgoszcz, kask biały. W kasku niebieskim Maciej Kuciapa i w kasku żółtym w miejsce Marcina Jędrzejewskiego Tomasz Chrzanowski. Marma tutaj nieoczekiwanie walczy o brązowy medal, a Polonia, jeżeli chce się włączyć do walki o te medale, traci w tej chwili do Marmy 2 punkty, no musi ten bieg wygrać. Czekamy jeszcze na parę bydgoskiej Polonii, czekamy na to, żeby ustawiła się pod taśmą startową. Raz jeszcze Dawid Stachyra, Krzysztof Buczkowski, Maciej Kuciapa i Tomasz Chrzanowski.
Dawid Stachyra najlepiej, ale za szeroko chyba wyszli zawodnicy Marmy Rzeszów. Wykorzystał to duet bydgoskiej Polonii na prowadzenie Tomasz Karowski, ale fantastyczne przyspieszenie. Przyczepną ścieżkę znalazł w kasku czerwonym Dawid Stachyra i on jest na prowadzeniu, ale na szerokiej napędza się Tomasz Szanowski i on w tym momencie wyprzedza Dawida Stachyrę. No, emocje w tym wyścigu niesamowite. Potasowało nam się niebywale. Jeszcze walczy tam w kasku niebieskim Maciej Kuciapa. Próbuje zaatakować Krzysztofa Buczkowskiego, ale nie poddaje się również Dawid Stachyra, który chce wyprzedzić Tomasza Chrzanowskiego. Na miejscu trzecim cały czas Krzysztof Buczkowski, ale tam szeroko Maciej Kuciapa teraz postawiło Buczka. Czy wykorzysta to Maciej Kuciapa? Jednak nie. Maciej Kuciapa teraz pod łokieć. Czy tam będzie przyczepnie? Jest przyczepnie, ale czy na tyle, żeby wyprzedzić Krzysztofa Buczkowskiego? Jednak nie. Ostatni łuk i 4-2 dla pary bydgoskiej Polonii. Na miejscu pierwszym Tomasz Chrzanowski, na drugim Dawid Stachyra, trzeci Krzysztof Baczkowski i czwarty Maciej Kuciapa. Wyścig 14. No i zasadnicze pytanie, czy Robert Miśkowiak z KM-u Ostrów zatrzyma parę falubazu w drodze do złotego medalu. Robert Miśkowiak po trzech seriach startów 8 punktów. Raz tylko oglądał plecy Jarosława Hampera w kasku czerwonym. Właśnie Robert Miśkowiak. Miśkowiak wydawało się, że będzie startował przy krawężniku, ale w ostatniej chwili zmienił pole startowe. Woli to trzecie. Woli mieć po swojej lewej stronie Rafała Dobruckiego, a po prawej Grzegorza Walaska. Być może liczy tutaj na błyskawiczny start. A Patryk Kocięba, ten młodzian, na którego tutaj nikt nie stawia, być może pojedzie bez presji, być może pojedzie bez obciążenia, no bo tak naprawdę nikt z tej trójki mocarzy tutaj w tej chwili na pewno nie myśli o tym, jak zatrzymać Kociębę. Ta trójka będzie chciała rozstrzygnąć walkę o zwycięstwo między sobą. Patryk Kocięba, KM Ostrów. Rafał Dobrucki, Falubas Zielona Góra. Robert Miśkowiak, KM Ostrów i Grzegorz Walasek, Falubas Zielona Góra. Taśma w górę, fantastyczny start Rafała Dobruckiego. Troszeczkę gorszy Grzegorza Walaska, ale Walasek bardzo dobrze, ale Miśkowiak, to co zrobił Miśkowiak, to jest mistrzostwo świata. Nikt się tego nie spodziewał, przed podłokieć jest pierwszy, ale teraz przy krawężniku atakuje go Grzegorz Walasek. Nie, 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 tutaj leszczyńska publiczność fetuje. Miśkowiak wiedział, co robi. Mam wrażenie, że on tutaj dzisiaj mógłby jechać z zamkniętymi oczami. No zaskoczył zupełnie parę falubazu. Nie spodziewał się tego ataku Grzegorz Walasek. No i Robert Miśkowiak na czele jedzie po swój trzeci triumf w tych zawodach. Drugi Rafał Dobrucki, czwarty Grzegorz Walasek. No i na ostatnim miejscu Patryk Kocięba. Ta akcja z pierwszego łuku Miśkowiaka. Naprawdę palce lizać, jedna z lepszych, prawurowa, ale jeszcze nie ocierająca się o takie zbytnie ryzykanctwo. 3-3. Wszystko wskazuje na to. Robert Miśkowiak, Rafał Dobrucki nie dał rady. Na trzecim miejscu Grzegorz Walasek i Patryk Kocięba. 3 punkty w sumie w tym wyścigu falubazu Zielona Góra. 3 punkty dzięki Robertowi Miśkowiakowi, także dla KM-u Ostrów. Kask niebieski Sławomir Musielak, Unia Leszno. Kask biały Sebastian Ułamek, Unia Tarnów. Kask czerwony Jarosław Hampel, Unia Leszno. I kask żółty Piotr Świderski. Najlepiej ze startu Sebastian Ułamek, ale szeroko rozpędza się Jarosław Hampel. Również walka o trzecie pozycje między Piotrem Świderskim
i Sławomirem Musielakiem, zakończona zwycięstwem Świderskiego, ale co się dzieje na pierwszej pozycji? Na pierwszej pozycji Sebastian Ułamek, drugi Jarosław Hampel, trzeci Piotr Świderski, Musielak jakby stracił dystans. Czy Jarosław Hampel po raz pierwszy w tych zawodach przegra? Czai się, czai przy kredzie szerzej Sebastian Ułamek, przy kredzie Jarosław Hampel. Sebastian Ułamek musi być czujny, musi być uważny, bo Jarosław Hampel czyha na najmniejszy błąd. 4-2 dla Unitarnów, bo trzeci jest Piotr Świderski, czwarty Sławomir Musielak. Teraz troszeczkę odskoczył od Jarosława Hampela Sebastian Ułamek, szeroko Piotr Świderski. Ostatni łuk, tutaj się nic nie zmieni. Unia Tarnów zgłasza akces do walki, no być może nawet o srebrny medal. Pierwszy Sebastian Ułamek, drugi Jarosław Hampel, trzeci Piotr Świderski i czwarty Sławomir Musielak. Bieg 16 to Derby Pomorza i Kujaw, no ale po tej temperaturze ciut mniejszej niż faktyczna walka w Speedway Ekstralidze. Krzysztof Buczkowski i Tomasz Chrzanowski. Krzysztof Buczkowski kask czerwony, Tomasz Chrzanowski kask niebieski. No i Damian Celmer w kasku białym przy bandzie. I Emil Pulczyński w kasku żółtym między parą bydgoską. No zawodnicy Unibaksu tutaj już na pewno nie obronią tytułu mistrzowskiego zdobytego przed rokiem. No i będą mieli też już teraz, można powiedzieć, duże kłopoty, jak niemożliwym jest zdobycie jakiegokolwiek medalu. Buczkowski, Pulczyński, Chrzanowski i Celmer. Buczkowski i Chrzanowski na czele. Tak jest, tego można było się spodziewać. W kasku czerwonym Krzysztof Buczkowski, w kasku niebieskim Tomasz Chrzanowski, który zastąpił przed tym biegiem Marcina Jędrzejewskiego. Być może trener Zenon Plech chce sprawdzić formę Tomasza Chrzanowskiego przed arcyważnym spotkaniem niedzielnym w Zielonej Górze, które być może zadecyduje o tym, że Polonia będzie sensacyjnym finalistą rozgrywek Speedway Ekstraligi. Wyścig zupełnie bez historii. Na czele para bydgoska, za nią 15-20 metrów. Ten nieopierzony duet, dla którego ten start w tym finale to jest potężną dawką nauki. Duet Unibaksu Toruń w kasku białym Damian Celmer, w kasku żółtym Emil Buczyński. 5 punktów dla Polonii Bydgoszcz, 1 punkt dla Unibaksu Toruń. To nie ulega wątpliwości na ostatnim łuku. Bieg 17 to pojedynek rzeszowsko-ostrowski, chociaż w tym przypadku słowo ostrowski jest na wyrost, bo należałoby powiedzieć pojedynek rzeszowsko, no właśnie, z Robertem Miśkowiakiem, bo Miśkowiak, gdyby miał wsparcie jakiekolwiek, dodam jakiekolwiek, w Patryku Kociębie, to naprawdę KM Ostrów mógłby myśleć o medalu, mimo że teoretycznie jeszcze Ostrowianie szans nie stracili, to jednak wydaje się, że jednym zawodnikiem no medal, no trudno zdobić. Dawid Stachyra w kasku czerwonym, w kasku białym Robert Miśkowiak, w kasku niebieskim Maciej Kuciapa i w kasku żółtym Patryk Kociemba. Patryk Kociemba 4 starty, 0 punktów, Robert Miśkowiak 4 starty, 11 i wszystko na ten temat. Tak więc trzeba sobie ostrzyć zęby na pojedynek właśnie Miśkowiaka z duetem rzeszowskim. Miśkowiak przegrał tutaj tylko raz, a poza tym z biegu na bieg, mam wrażenie, rozkręca się. Dawid Stachyra, Robert Miśkowiak, Maciej Kuciapa i Patryk Kociemba. Czy znowu Miśkowiak? Stachyra wypchnął Miśkowiaka, Miśkowiak szeroko. Czy tam się napędzi Miśkowiak? Tak, proszę Państwa, Miśkowiak. No, można było się tego spodziewać, chociaż przez moment wydawało się, że Dawid Stachyra bardzo umiejętnie i sprytnie wypchnął zawodnika KM-u Ostrów. Jednak nic z niego.
Robert Miśkowiak. On już się nie bawi w jazdę przy kredzie. On wie, że tej szybkości można nabrać po zewnętrznej stronie. Tam już jest sporo luźnego materiału i trzeba to wykorzystywać. Efekt dosyć pewne prowadzenie, chociaż Dawid Stachyra i Maciej Kuciapa dwoją się i troją teraz. Teraz para rzeszowska troszeczkę się tasuje. Mam wrażenie, że może sobie tam delikatnie przeszkadzać, no ale to wszystko sprzyja Robertowi Miśkowiakowi. Na czwartym miejscu Patryk Kocięba i tego można było się spodziewać. 3 punkty dla KM-u Ostrów, 3 punkty także dla Marmy Kadykówki Rzeszów. Po tym biegu zwycięzcą Robert Miśkowiak. Niesamowicie szybki Robert Miśkowiak, a w tej relacji rzeszowsko-ostrowskiej w tym wyścigu remis. I kolejna trójka. Bieg 18, no, który wszystko wskazuje na to, może zadecydować o złotym medalu. Unia Leszno kontra Falubas Zielona Góra. Tak, tak, w lidze to są imponujące pojedynki, a tutaj w parach też się zapowiada naprawdę, naprawdę gorąco. Popatrzmy, jak wygląda rozdział punktów, bo tutaj jest taka mała buchalteria. 18 punktów, proszę wybaczyć, jeżeli się pomyliłem, ale wydaje mi się, że wszystko obliczyłem dobrze. 18 punktów po 5 seriach startów ma Unia Leszno, 17 punktów, ale po 4 seriach startów Falubas Zielona Góra, przed Falubazem jeszcze 2 biegi. Tak więc tutaj Unia Leszno musi to wygrać i liczyć na to, że Falubas w ostatniej gonitwie z Polonią Bydgoszcz się potknie. Ale skupmy się na tym wyścigu. Rafał Dobrucki, kask czerwony. Jarosław Kampel, kask biały. Grzegorz Walasek, kask niebieski. I Sławomir Musielak. Unia Leszno. Najlepiej jakby wygrała tutaj 5-1. Oni później już w parkingu, no może nie ze spokojem, ale będą patrzeć na rozwój wydarzeń. Dobrucki, Kampel, Walasek i Musielak. Nerwy na starcie, ale dobry start Jarosława Kampela. Tutaj poszła walka na łokcie z Rafałem Dobruckim. Teraz próbuje Kampela przyblokować. Grzegorz Walasek, nie udało się. Kampel na zewnętrznej. Szał radości leszczyńskich kibiców. Kampel naprawdę po zewnętrznej fantastycznie pojechał, napędził się. No i zielonogórzanie mogą go tylko ogonić. Teraz przy krawężniku próbuje Grzegorz Walasek szeroko. Rafał Dobrucki, czy nie za szeroko? Musielak zabiera się za Walaska, ale Dobrucki wiedział, co robi. Także wie, co robi Jarosław Kampel. On ma 3 punkty. Na 3 punkty jedzie także Falubas Zielona Góra. Czy coś się tutaj jeszcze zmieni? No chyba, że Sławek Musielak zdecyduje się jeszcze pokąsać Grzegorza Walaska. No jeżeli leszczynianie myślą tutaj o złocie, to muszą zawalczyć o 1 punkt. Ostatnie okrążenie. Po pewne 3 punkty jedzie Jarosław Kampel. Dalej Rafał Dobrucki, ale Grzegorz Walasek słabnie, mam wrażenie. Ostatni łuk, czy tutaj coś się jeszcze zmieni? Walasek przy krawężniku, Musielak bardzo szeroko. Nic z tego, 3-3. 3 punkty dla Jarosława Kampela. 2 dla Rafała Dobruckiego, 1 dla Grzegorza Walaska i bez punktu Sławomir Musielak. Bieg 19, Unibak Storuń kontra KM Ostrów. No i wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie dojdzie tutaj do nieprzewidzianych wypadków, to już teraz w ciemno można napisać punkty Robertowi Miśkowiakowi, który jest w kasku biały. Miśkowiak tylko raz przegrał, w 5 startach 14 punktów. No, patrząc na zdobycze punktowe Damiana Celemera, Mila Pulczyńskiego i Patryka Kociemby, który jedzie razem z Robertem Miśkowiakiem, wszystko wskazuje na to, że nie powinni tutaj zagrozić liderowi w tych zawodach KM-u Ostrów. Damian Celemer, kask czerwony, Robert Miśkowiak, kask biały, Emil Pulczyński, kask niebieski, Patryk Kocięba, kask żółty. W KM-ie Ostrów na pewno żałują, że ich skład zdziesiątkowały kontuzje, nie mógł pojechać Karol Zombik, nie mógł pojechać Adrian Gomucki, jest Miśkowiaka, brakuje tego drugiego. Bieg 19. Damian Celmer, nie, Robert Miśkowiak już na starcie miał dwumetrową przewagę, teraz szeroko, optymalna ścieżka jazda, ale czy o punkty powalczy Patryk Kocięba z młodzieżowcami Unibaksu? No to jest taka jedyna niepowtarzalna szansa. Wydawało się, że na szczycie pierwszego łuku będzie miał okazję na wyprzedzenie, ale ta maszyna jakby zagrzewała się, jakby zatrzymała się w miejscu. Ale teraz Patryk Kocięba atakuje Damiana Celmera. Patryk Kocięba, czy wywalczy pierwszy punkt? Tak jest, na styk Patryk Kocięba, 1 punkt, tak więc na 4-2 jedzie KM Ostrów.
ambitnie Patryk Kocięba. Nie załamał się tymi pierwszymi startami z tymi bardziej doświadczonymi rywalami, przeciwnikami. On wiedział, że jest młodziutki, on wiedział, że w tej stawce nabiera doświadczenie, nabiera tej nauki, ale z młodzieżowcami Unibaxu może śmiało powalczyć. Teraz Patryk Kocięba próbuje zabrać się za Emila Pulczyńskiego. Ale Pulczyński to mimo wszystko w tej juniorskiej stawce ciut bardziej renomowany jedzie. Pierwsze miejsce to nie zaskoczenie. Robert Miśkowiak, drugi w niebieskim kasku. Emil Pulczyński, trzeci Patryk Kocięba, pierwszy punkt tego zawodnika. I czwarty Damian Celmer. Przed nami przedostatni wyścig finału Mistrzostw Polski par klubowych, 36. finału Mistrzostw Polski par klubowych. Unia Tarnów i Marma Rzeszów. Unia Tarnów 16 punktów, Marma 15. Jeżeli Unia wygra podwójnie, zrówna się punktami z Unią Leszną, która ma 21 oczek. No ale o tym samym, o medalu także marzą rzeszowianie. Sebastian Ułamek w kasku czerwonym. Dawid Stachyra w kasku białym. W kasku niebieskim Piotr Świderski i w kasku żółtym Maciej Kuciapa. Decydujący moment walki o medale. Unia Tarnów kontra Marma Rzeszów. Czerwonym najlepiej Sebastian Łamek, w kasku niebieskim nie Piotr Świderski, a Janusz Kołodziej. Zmiana na dwóch kolejnych pozycjach. Marma Rzeszów, no i wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli bieg dodatkowy na 5:1 tarnowianie. Janusz Kołodziej pierwszy, drugi Sebastian Łamek w kasku żółtym próbuje atakować Ułamka Maciej Kuciapa, ale na razie nic z tego, bardzo szeroko. Para Tarnowska, Janusz Kołodziej, który w swoich dwóch startach przywiózł dwa punkty, no teraz jedzie po pewne zwycięstwo. Maciej Kuciapa szeroko zakopał się troszeczkę, dostał szprycę. No i ostatni łuk ostatniego okrążenia. 5 punktów dla Unii Tarnów. W sumie tarnowianie będą mieć 21 punktów. Oczko dla Marmy Rzeszów. Bieg 20. Czy Falubas Zielona Góra zdobędzie złoty medal Mistrzostw Polski par klubowych? W tej chwili na prowadzeniu po 6 startach Unia Leszna egzekwo z Unią Tarnów po 21 punktów, ale Falubas ma jeszcze jeden bieg, a już teraz ma 20 punktów. Rywalem zielonogórzan Polonia Bydgoszcz, która przed ostatnią serią startów ma 16 punktów. Bydgoszczanie też mają ochotę na medal, ale no de facto tutaj krzywdy tym trzem ekipom już zrobić nie mogą. Krzysztof Buczkowski, Rafał Dobrucki, Marcin Jędrzejewski i Grzegorz Balasek. Zielonogórzanom do złota wystarczą dwa punkty. Buczkowski, Dobrucki, Jędrzejewski i Balasek na czele. Rafał Dobrucki szeroko, Grzegorz Balasek. Grzegorz Balasek, czy wyprzedzi w kasku czerwonym Krzysztofa Buczkowskiego? Buczkowski broni się przed atakami zielonogórzanina na czele. Rafał Dobrucki, Balasek cały czas trzeci. Balasek teraz próbuje przy kredzie za Buczkowskiego się zabrać. Wypycha ostro na granicy. Może nie faulu, ale taki jest żużel i wychodzi na drugie miejsce. Na 5:1 jedzie Falubas. Jeżeli tak skończy się bieg, będzie to oznaczać, że zielonogórzanie wywalczą Mistrzostwo Polski par klubowych. Rafał Dobrucki, Grzegorz Walasek na trzecim miejscu, Krzysztof Buczkowski, nie liczący się w stawce Marcin
Jędrzejewski. Grzegorz Walasek troszeczkę się męczył, troszeczkę musiał powalczyć z Krzysztofem Buczkowskim, ale ostatecznie zakończyło się to sukcesem. No to też jest przedsmak tych ligowych emocji już w niedzielę, także na antenie TVP Sport. Falubas Zielona Góra kontra Polonia Bydgoszcz. Falubas mistrzem Polski par klubowych. Rafał Dobrucki pierwszy, Grzegorz Walasek drugi, trzeci Krzysztof Buczkowski i czwarty Marcin Jędrzejewski. Zawodnicy Falubazu wędrują do góry, no nie ma co się dziwić, olbrzymi sukces w zeszłym roku, brązowy medal, w tym złoto, no na pewno w Zielonej Górze zakochanej w żużlu taki sukces odbije się echem, no i na pewno podbuduje ten zespół przed decydującą walką z Polonią Bydgoszcz. Polonią, która tak fantastycznie i tak sensacyjnie dobrze jeździ w tym sezonie w Speedway Ekstralidze. Czwarty złoty medal w historii Mistrzostw Polski par klubowych dla Falubazu Zielona Góra, ale o tym, kto zdobędzie srebro, musi zadecydować bieg dodatkowy. Unia Leszno i Unia Tarnów, trenerzy już wybrali. Ze strony Leszczyńskiej Unii Jarosław Hampel w czerwonym kasku. Ze strony Unii Tarnów Janusz Kołodziej w kasku niebieskim. To może być małe zaskoczenie, bo Janusz Kołodziej w tej części zasadniczej miał 3 biegi, zdobył w nich 5 punktów, a w biegu dodatkowym nie pojedzie Sebastian Ułamek, który jechał 5 razy i cieszył się z 11 punktów. A z drugiej strony być może Kołodziej złapał strukturę tego toru, tak eufemistycznie powiem, w tym swoim ostatnim starcie, w którym był naprawdę szybki i przyjechał pierwszy, i może dlatego chciałby startować właśnie w tym biegu dodatkowym. Unia Tarnów i Unia Leszno mają po 6 seriach startów po 21 punktów. I teraz ten bieg dodatkowy zadecyduje o tym, która z tych drużyn wywalczy srebro. Gdybym miał stawiać, postawiłbym na Jarosława Hampela, który zdobył w 6 startach 17 punktów, przegrał tylko raz, ale Janusz Kołodziej nie raz i nie dwa pokazywał ogromny hart ducha. To jest taki typowy fighter, który niejednemu faworytowi mógłby składać figla. Kask czerwony Jarosław Hampel, kask niebieski Janusz Kołodziej. Ze startu lepiej Jarosław Hampel, ale teraz ucieka na szeroko Janusz Kołodziej. Hampel, czy nie za wąsko, czy tam nie złapie przyczepności? Janusz Kołodziej złapał i wyprzedził. Na moment nie wyprzedził teraz Jarosława Hampela. Idą łeb w łeb, ale Janusz Kołodziej jest szybszy. Wybrał lepszą ścieżkę, teraz znowu Kołodziej na szeroko. W jego ślad, ale czy nie ciut za późno poszedł Jarosław Hampel? Być może trzeba było od razu wybiec na szeroko. No ale w końcu komu jak komu, ale Hampelowi nie trzeba podpowiadać, jak jechać na leszczyńskim torze. Wszystko wskazuje na to, że Unia Tarnów będzie się cieszyć ze srebrnego medalu. Ta stawka, no, może się nam nie rozciągnęła, ale to jest metr, 2 metry przewagi Kołodzieja nad Jarosławem Hampelem i ostatnie okrążenie. Ostatnie ataki Hampela. Hampel się zbliża do Kołodzieja. Co zrobi Kołodziej? Czy odeprze ten atak? Ostatni łuk, teraz na szeroką. Ale tam nic się już nie zmieni. Janusz Kołodziej pierwszy, drugi Jarosław Hampel. Srebro dla Unii Tarnów, brązowy medal dla Unii Leszno. I pierwszy medal, to zaznaczałem na początku tej transmisji, pierwszy medal w historii Mistrzostw Polski par klubowych dla Jarosława Hampela. On nigdy wcześniej nie zdobył medalu w tej imprezie, tak więc myślę, że może być śmiało zadowolony. Na pewno może być zadowolony z tego, że w tej swojej bogatej karierze udało mu się zdobyć także krążek w tej prestiżowej imprezie. I teraz w górę Janusz Kołodziej powędrował, no bo to dzięki niemu Unia Tarnów zdobywa srebro.
Rafał, byliście po prostu drużyną razem z Grześkiem, no porówno praktycznie, 13-12 punktów, tak się zdobywa tytuły. Tak, no to klucz do sukcesu, wszyscy muszą jechać na dobrym poziomie i jest medal. Jaki dzisiaj ten tor był? On wydawał się do ścigania, chociaż tak dużo walki mimo wszystko nie było. Nie było, no w gruncie rzeczy bardzo ważny dzisiaj był start. I jakieś takie ścieżki, chociaż można było w połowie zawodu gdzieś tam szukać szybkości, czy przy krawężniku, czy na środku toru, niekoniecznie całkiem tam pod bandą było najszybciej. No trzeba było być uważnym po prostu, przez całe zawody obserwować, co się dzieje. Nie daliście szans startu Grzegorzowi Zęgocie, byliście bardzo zdeterminowani, żeby razem we dwójkę zdobyć to złoto. To znaczy, jeżeli na pewno któremuś z nas szłoby źle, szłoby gorzej, no na pewno Grzesiu miałby szansę, tutaj nie było tutaj żadnej determinacji jakiejś maksymalnej z naszej strony, po prostu takie były zasady, jeżeli wszystko idzie dobrze i ten mechanizm funkcjonuje, to nie należy nic zmieniać, a jak widać funkcjonowało. Srebrny medal Unia Tarnów, to chyba jesteście zadowoleni. Jesteśmy w sumie bardzo zadowoleni, trener dość dużo myślał na tym i ja akurat nie uczestniczyłem w półfinale, koledzy Janusz z Piotrem walczyli w półfinałach, walczyli w finał. Ja wtedy akurat kontuzję miałem, leczyłem i trener podjął decyzję wspólnie też z Januszem Kołodziejem, jest naszym kapitanem w naszym zespole i postawili też na mnie, żebym przyjechał pomóc tutaj na tym finale z wystawieniem od razu numeru prowadzącego, żebym prowadził zespół do zwycięstwa i cieszę się z tego, że w sumie ten sukces żeśmy osiągnęli, że Janusz też dopasował się, też pojechał i no i w sumie Janusz w tym jego dodatkowym no, zrobił kawał mówiąc prosto, brutalnie, dobrej roboty i dało to nam srebrny medal. Najlepsi dzisiaj w tym roku we Polsce Panowóz Zielona Góra! Brawo! Trzeba! Panowódzki, Grzegorz Zęgota i trener Jędrzej Jokoszyto cieszą się ze złotą medali Mistrzostw Polski Narodowy. Agma Domini 2009 roku, w tym roku najwyższy stopień podium i złoty medal. Mało tam miejsca, ale wszyscy się myślili, mała córka, druga kapitana. Przybyliśmy do Białoczą.